Ścigałeś uciekinierów jeszcze daleko na terytorium sąsiedniego hrabstwa, ale w końcu zgubiłeś trop w ciemnościach nocy. Tymczasem... Rozbili pół tuzina moich patroli! Przecież to najazd na moje hrabstwo! Co ja mam teraz począć? Uspokój się, Depus. Wszyscy prawdziwi rebelianci, jakich widziała ta ziemia, już dawno pouciekali za Siódme Morze. Twoi ludzie chyba dadzą sobie radę z paroma zasmarkanymi banitami. Jedź ze mną zapolować na jelenie. To zapomnisz o wszelkich troskach. Ale oni są już tylko rzut kamieniem stąd. Przecież muszę coś zrobić. No, to wyślij tam niewielki oddział oblężniczy, który osłabi mury ich kryjówki. Łatwo ci tak mówić. Uspokój się. Zobaczysz, że gdy wrócimy z polowania, twój problem będzie należał już do przeszłości. Możesz mi zaufać. Wąż był niegdyś rządcą jednej z najbogatszych prowincji w kraju. Żył dostatnio i w luksusach, obficie bogacąc się na podatkach, które ściągał z poddanych. Kiedy król usłyszał o jego niegodziwościach, wysłał go do jednej z nowych kolonii. W trakcie którejś z pierwszych walk wąż zmierzył się z twoim ojcem. W wyniku tego pojedynku stracił oko. Tego dnia wąż przyrzekł sobie, że nie spocznie, dopóki ścięte głowy wszystkich członków twojej rodziny nie zostaną nabite na pale przed jego zamczyskiem. Twoi zwiadowcy donoszą, że znalazłeś się w pułapce. Nie masz dość zapasów, aby kontynuować marsz, ani licznego wojska, które pomogłoby ci przedrzeć się z powrotem. Jedyne wyjście to zostać tu, gdzie jesteś. Zwiadowcy wyszukali doskonałą pozycję obronną. Wyspę na szerokiej rzece. Jeden z twoich poruczników zaczął już budować tam bazy. Ziemia w sąsiedztwie rzeki jest bardzo żyzna. Skorzystaj z tego i załóż tam farmę pszenicy. Wybierz miejsce na spichlerz. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tak, już tam zmierzamy. Potrzebujemy więcej drewna. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. Potrzeba drewna. Nasze zapasy żywności kurczą się. Stan skarbca bez zmian, mój panie.
Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzeba drewna. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Niewielka grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Mój łuk będzie ci służył. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Nadchodzą nawały! Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Ruszamy na Nie mogę wycelować, sir. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Nasz skarb pustoszeje. Jakieś polecenia? Potrzeba drewna. Czekamy na rozkazy. Nasz skarb pustoszeje. Ludzie cię kochają. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Czekamy na rozkaz. Tak? Wyruszamy. Łucznicy w gotowości. Czekamy na rozkaz. Mój łuk będzie ci służył. Trzeba nam broń, sir. Mój panie. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Czekamy na rozkaz. Już tam zmierzamy. Tak? Ruszamy natychmiast. Łucznicy w gotowości. Wiadomość od szczura. Wkrótce będziesz się czołgał przede mną. Nie jesteś kimś, kto mógłby mnie pokonać. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Wojska szczura atakują. Mój panie. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, Czekamy sir. Na rozkaz. Tak? Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie.
Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Tak? Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, sir. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Podatki są troszeczkę za wysokie. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Mój panie! Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, sir. Czekamy na rozkazy. Lud czci twoją osobę, panie. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, sir. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy. Mój panie. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, sir. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Czekamy na rozkazy. Mój panie. Już tam zmierzamy. Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast. Czekamy na rozkazy. Tak? Wiadomość od szczura. Przestraszony? Sławetne armie Duke'a de Puss zmiotą cię równie łatwo, jak ja odganiam muchę ze swojego ramienia. Mój panie, jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Tak? Wyruszamy. Łucznicy w gotowości. Wojska szczura atakują. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie, jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Nie mogę wycelować, sir. Wiadomość od szczura. Niech to. Moi głupi żołnierze nie potrafią... Nie chcą... Ach! Ci idioci nie wykonali mojego genialnego planu. Udało ci się szczęśliwie przetrwać atak, a nawet przejąć władzę nad całym hrabstwem. Pył bitewny nie zdążył jeszcze dobrze osiąść, kiedy otrzymałeś wiadomość, aby jak najszybciej wracać do dowództwa. Byłeś przekonany, że tym razem lordowie docenią twoje męstwo.